Witam serdecznie, jest tutaj niedzielne popołudnie, już mamy ciemno. Chciałem zaprosić Was wszystkich na targi EcoStyl, żebym nie zapomniał, od razu wspominam, niedziela, piątek, sobota, niedziela, będzie Sergiej Czarny, profesor na naszym stoisku. I będziemy omawiać wyjazd na Kubę, głodówka 2023, 16 stycznia wylatujemy. Chcę pokazać tutaj, wydawało nam się wszystkim, że nie da pokonać się Putina. Wielu ludzi myślało, że Rosja jest potęgą, tak jak i zgaga. Nasza zgaga nas męczy, towarzyszy nam całe życie, stąd nazywa się nawet czasami teściową żoną jak zgaga. A więc to pokonuje. Pokazałem teraz najnowszy hit świata, pokażę Wam na targach. Kto teraz będzie chciał na targach, dostanie poczęstunek takim octem. Pokażę octem moją najnowszą tajemnicę. Doświadczam tego cały czas na sobie. Nie, że wczoraj wyczytałem na internecie i chcę Wam coś zrobić. Ocet można zrobić kminek i koper w połączeniu z orzechem włoskim i do tego z dziurawcem. To działa w synergii, rewelacyjnie pomaga. Tak jak ja mówię wszystkim, że możemy iść do notariusza, piszemy umowę, jak to nie pomoże Ci na zgagę, na pęczenie, na wzdęcia, to ja płacę odszkodowanie 100 tysięcy. Również wydawało się, że na każdego wroga jest jakaś broń. Wydawało się, że Putin jest niezwyciężony, potężna Rosja, wielkie mocarstwo, a jednak Himarsy, czy Bayraktary z Turcji, czy wyrzutnie koreańskie, czy wyrzutnie właśnie amerykańskie, udało się pokonać. A więc ten ocet nazwaliśmy wyrzutnią HIMARS. Także taki ocet będzie się nazywał, na targach będziecie go mogli sprawdzić. A żeby nie być gołosłownym, dla pierwszych 20 ludzi, którzy zgłoszą się pod tym filmikiem, oczywiście zaznaczam 20, no i możemy rozdać. Wiecie, ile kosztuje koper, pokażę, jak wygląda koper. Przy okazji, jak mówię, zobaczcie, jak koper. Koper i kminek, wy znacie każdy. Dobra. Znany, każdy używa wiele przypraw do mięsa, jak ktoś pęczy, a więc na diecie, niezależnie jaki jesteś, czy wega, zawsze koper dodawało się i kminek do kapusty, do fasoli, do grochu, żeby nie było wzdęcia, żeby nas nie pęczyło. A więc ten koper wy znacie, nie będę opowiadał, można to wygooglować, co robi koper, na jakie działania, nawet przy laktacji dla kobiet, estrogen, kapitalnie przy miesiączkach, rewelacja. Ja nie będę opowiadał o koprze, wy to wyczytacie, macie większą wiedzę jak ja, tylko ja pokazuję technikę, którą zrobiłem. Tutaj teraz, kto zamówi taki u nas ocet na targach, jeden ocet z kopru, czystego kopru, dostaje gratis jabłko nasze, które dojrzewało 2 lata bezcenowe. A więc takie jabłko czysty są. Dostanie dodatkowo za darmo taką buteleczkę, będąc na targach, to jest taka krótka promocja, tylko na targach w Bielsku na EcoStyl. Pokazuję teraz, można zrobić wiele oców. Można zrobić sobie ocet, do tego wrzucicie tam garsteczkę sobie, 2 ziarenka kminku, czy tam łyżkę kminku, potrząsiecie i będzie macerowany. I macerujecie to tam tydzień, dwa, zrobi się jakiś tam koperek, ocet kminkowy, kopru i kminku, tak jest. Ja po prostu pokazuję teraz, do tego octu użyłem oczywiście 50 na 50, a więc widzicie te worki. Zużyłem na to 200 kg kopru i kminku. Koper kosztuje 30 zł w tych granicach, kminek jest troszeczkę tańszy. A więc tutaj zobaczcie, jaki to jest kolor. Zobaczcie, jak się to leje, pokaż to z bliska, jak to widać jeszcze, bo mam już dosyć ciemno. Próbujemy to światło doświetlić. Zobaczcie, jaki to jest. Kolor ciemny, leje się jak kawa. To jest po prostu koper i kminek. Znany od wieków, stosują nasze już babcie. Wszędzie daje się właśnie do kapusty, ja daję, żeby ktoś się obije surowizny. Zawsze dawało się koperek. Ja sprawdzam to na sobie. Jestem sensacja, rewelacja. Dlatego mówię, że mogę iść do notariusza z Wami. Śmieję się i żartuję na ten temat. Kto by nie uwierzy, na targach sprawdzi. Najbardziej uciążliwa zgaga, pęczenie, zgaga, SIBO. Wiecie, skąd powstaje SIBO. Czasami ludzie jedzą za dużo probiotyków, ja też to zrobiłem po antykoterapii, walą was probiotyki, 1 000 000, 100 000 000 jednego rodzaju, a one osiedlą się w jelicie cienkim, nie przejdą do jelita grubego, bo wrzątka one uciekają, nie będą się tam zasiedlać. W jelicie cienkim. Podobnie wiadomo, że do tworzenia naszej flory bakteryjnej jest wyrostek robaczkowy, jak ktoś go ma. Tam jest zmagazynowany cały skład tych bakterii. One się otworzą po jakimś czasie. Ja również przesadzam z tymi probiotycznymi bakteriami, bo lepsze, bo takie, bo najnowsze i bierzemy je ponad miarę. Pokazuję teraz ten ocet. Mój doktor, który mnie prowadzi od 30 lat, znamy go, pokazuje na filmikach. Mówi Grzegorz, no nie ma szans, żebyś pokonał tą zgagę bez bioprazoli. Mówi, znam cię, jesteś taki, masz charakter dynamiczny. Wiadomo, zgaga występuje, stres, jedzenie, jesień, na wiosnę mi to zawsze dotyczy od 40 lat, że robię gastroskopię, miałem chyba ją 30 razy w ciągu życia. A więc doktor Machewski mówi mi, Grzegorz, nie masz szans, mówi, znam ciebie, nie uda ci się pokonać żadnym sposobem tej zgagi. Musisz wrócić do bioprazoli. Kiedyś je brałem przez 30 lat, kolana siadły, nie wchłania się wapno. Bierze się oczywiście 2 tygodnie, przez długi okres. To oczywiście nikomu nie neguje tego. Kto chce, to sobie bierze. Ja chcę tym razem pokonać
tą zgagę, która występuje w jesieni. Mamy teraz taką jesień, różnica temperatur, chce się jeść, zmiana jedzenia. Robi się ciemno wieczorem, o 16 już człowiekowi się chce jeść, siedzisz w domu, potem tu dziubniesz, tam ręka sięgnie i powstaje ta zgaga i wraca, bo w lecie pracowałeś do nocy w ogródku. I ta zgaga nie występowała. Tak jak ja pokazuję, tak jak mówię, ocet będzie nazywał się HIMARS, bo tak działa. Lepiej działa jak Bayraktary, które zastosowali Ukraińcy w Rosji. Także tak kapitalnie działa ten ocet. Rewelacyjne działanie, co działa to nie będę opowiadał. Kminek i koper w połączeniu z dziurawcem i z orzechem włoskim. Rewelacyjna synergia. Na czystym jabłku zrobione naszym organizmem. Pokazałem, 2 lata dojrzewał, tego nie da zrobić się za tydzień. Oczywiście fermentowało to cały czas w beczce. Dzięki fermentacji pozbyłem się z tego właśnie kwasu fitynowego, który utrudnia wchłanianie się właśnie selenu czy tynku, wielu witamin. Nie ma lektyn, a więc te lektyny, które mówi tutaj nasz kiedyś Andrzej Kawka, są, które zabijają, są w nasionach. W tych nasionach poprzez fermentację te lektyny zniwelowałem do zera. Poczytajcie całą wiedzę. Fermentowali już nasi przodkowie, 1 000 000 lat temu fermentację znali, moczenie. Nawet małpy wiedzą, że jedząc maniok trzeba go najpierw zamoczyć, bo padną jak go zjedzą za dużo. Także nawet zwierzęta o tym wiedzą, że moczenie, fermentowanie czy maceracja długa w wodzie powoduje zmianę tego kwasu fitynowego dzięki temu na przyswajalny dla organizmu. I możecie spokojnie ten ocet pić. Nawet ci, którzy mają związki histaminy, a więc antyhistaminowe biorą, nie będzie szkodził. Tak działa, łagodzi działanie ten koper. Od wieków znany. Przy kobietach polecam, przy miesiączkach, przy dolegliwościach. Nie będę opowiadał, bo co robi koper i kminek w połączeniu razem. One mają podobne działanie. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Może każde dziecko pić się takiego ocetu. Pijemy oczywiście ocet 15 minut przed jedzeniem. Ktoś tam mówi, że tylko ocet jabłkowy, no bo taki tylko ma, to reklamuje ten ocet jabłkowy. My zrobiliśmy, nie ma w Europie takiego ocetu ani na świecie. Znacie, macie, wygooglujcie, pokażcie, czy tej jakości ocet jest zrobiony. Oczywiście ocet kminkowy ktoś tam robi, rzuci 4, tak jak pokazałem, 4 ziarenka, czy tam łyżkę ziarenek, poczęsie i to jest zmielone na molekuły i fermentowane razem w beczce z jabłkowym sokiem. I powstał po 2 latach taki właśnie jakości ocet, który na targu będziecie mogli sobie zdegustować. I jeszcze raz polecam na targach do każdego takiego butelki ocetu, który wystąpiliśmy w konkursie, nie wiem jak to jury oceni. Konkurs jest na ten ocet jabłkowy, jabłkowo-kminkowy, pierwszy na świecie taki ocet zrobiony. Do tego kto zakupi dostanie butelkę octu gratis, jabłkowego, który kosztuje również na sklepie w naszym w Łodzi, widzieliście, 39 zł. Jabłko, które dojrzewało przez 2 lata. W prezencie jabłkowy i do tego będzie ocet kminkowy, tylko na targach zrobiony. A już teraz kto będzie chciał, jeszcze raz powtarzam, w takiej małej buteleczce wysyłamy Wam to gratis. Kto będzie chciał na spróbowanie, sprawdzi jak pęczenie, tylko prosiłbym wtedy jak dostaniesz ten ocet, tej jakości, po prostu żeby mi odpisać naprawdę jak to zadziała. Tym ludziom, którzy są w potrzebie, którzy mają zgagę, pęczy, nie mogą sobie poradzić, śpią na siedząco. O czym ja mówię, znają ten temat, tych, którzy dolegają do dolegliwość. Ci, którzy tego nie znają, nie może Ci pomóc. Ktoś, kto nigdy nie miał zgagi, nie wie jak to jest, wyczytał na internecie, coś poskładał, żeby Wam coś sprzedać. Tutaj nie chodzi o żadne pieniądze, żeby zarobić, tylko ten ocet doświadczam na sobie. Jeśli ktoś w Polsce zrobiłby z kopru, który kosztuje 30 zł, i ten ocet dał Wam za taką cenę, jak my będziemy mieć na targach, to ja gratuluję mu, bo jakby ktoś zrobił, jakakolwiek firma, która by 2 lata koło tego chodziła, zdałaby takiej jakości biokoper i ten kminek, to kosztowałby ponad 100 zł, czy nawet 150 zł. Tu w rewelacyjnej cenie, po prostu żeby Wam pomóc, żeby wyjść naprzeciw, żeby wreszcie przestało pęczyć. Nie dość, że zakwasza Wam odpowiednio żołądek, wyrównuje kwasowość żołądka, pijemy to 15 minut przed wodą, ma to 6% kwasowości, a więc bardzo długo butelka Wam starczy i rewelacyjnie dodatkowo koper jeszcze powoduje to, znacie jak koperek, jak działa koperek, stosowany od wieków nawet do mięsa czy potraw ciężkich, ktoś na diecie kwaśniewskiego, czy keto, czy ta dieta karniwora dla Andrzeja, taki ocet polecam, jak przejesz się czasami, mięso lubimy, smakuje, przejesz się, łyżka takiego octu na szklankę wody, pół szklaneczki wody i to działa. Żeby nie być gołosłownym, dla pierwszych naszych znajomych, nasza Jankowska tam dzisiaj pisała mi rano, jeśli zamówisz to dzisiaj pierwsza, dostaniesz taki ocet na prezencie. Takie małe buteleczce to się bierze dosłownie pół rzeczki, już to działa, tak silne stężenie jest tutaj kopru. Zresztą widać po kolorze, nie wiem, bo tu już mamy dosyć ciemno. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam jeszcze raz wszystkich na targi. Jabłka przerabiamy cały czas, dzień i noc, nawet niedziela. Szukam ludzi do pomocy, aby ktoś chciał, to może mi pomóc, uczestniczyć w tych jabłek. Mielimy to, wyciskamy, boimy się, bo zima się zbliża. Na targach będziemy mieć wykład, razem z Siergiejem, profesorem Czarnym będę miał wykład. Zapraszamy do nas, do Bielska.
będzie zdrowie bez leków, również stoisko będzie można nabyć miedziane rzeczy, garnki i inne produkty, które są na sklepie w Łodzi. Stoimy obok siebie, także zapraszamy, ten ocet będzie u nas na stoisku dostępny do degustacji. I oczywiście sok będziecie można nabyć jabłkowy, oczywiście z goździkiem i z cynamonem cejlońskim za rewelacyjną cenę, litr świeżego soku, tak jak tamten rok byśmy to robili. To nie chodzi o zarobek, tylko pokazać, ludziom nauczyć, żeby takie soki sobie robili, jak to smakuje, czysty jabłkowy z takich organicznych jabłek. Ja zapraszam na stoisko, 3 dni jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszam, mam nadzieję, że nie braknie odsłów tego kminkowego, bo jest go nieduża partia zrobiona, także zapraszam wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, już się nam tu zrobiło totalnie ciemno, zimno i ciemno i uciekamy do domu. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam, dzięki.